Pamiętam, kiedy przyjechaliśmy na Podlasie z Wrocławia. Przyjechaliśmy na spotkanie, które się odbywało w ramach półrocznego kursu online. Jak mówiłam Michałowi, że jedziemy na Podlasie, to nie do końca mu potrafiłam wytłumaczyć, po co jedziemy. I jak już dojechaliśmy i pobyliśmy na Podlasiu, po 4 dniach zdecydowaliśmy się, że się przeprowadzamy na Podlasie. A to zdarzenie, które było początkiem naszej historii życia też na Podlasiu, jest teraz obecne w naszej pracy z klientkami. Bo kilka razy do roku dajemy im tą możliwość, którą kiedyś my dostaliśmy, żeby przyjechać do innej czasoprzestrzeni, do miejsca, które jest po prostu piękne, pełne prany, które aż tętni ajurwedą, taką polską, starą, żywiołami, spokojem. I kobiety z całej Polski, a nawet z Niemiec, z Kanady, ze Szwecji, jadą szmat drogi po to, żeby pobyć ze sobą w tym pięknym, tym ajurwedyjskim kontekście, ajurwedyjskim w sensie natury, żywiołów, ale też bycia z innymi kobietami, które rozumieją ajurwedę, które z niej czerpią na co dzień, które nie reagują dziwnie, jak padają słowa wata, pita, kafa, które rozmawiają o tym, jakiego oleju i ile go używasz do masażu stóp, a ile do masażu głowy. I widzę to, że one wracają odmienione. Jak jesteś na żywo, to możesz poczuć, wysłuchać historii, doświadczyć natury przede wszystkim. Bo natura daje to coś, że możemy wyłączyć wiele zmysłów i możemy czuć głębiej, słuchać głębiej. To miejsce, to spotkania są wyjątkowe. Dużo bardziej wyjątkowe niż online. Chociaż online ułatwia życie, ułatwia komunikację, ułatwia czerpanie wiedzy. Przyjeżdżają ludzie, których widzisz po raz pierwszy, a jednocześnie po pierwszych kilku minutach masz takie wrażenie, że jesteście pod wieloma względami do siebie podobne, macie podobny system wartości, do tego samego tęsknicie. Przez to te połączenia między ludźmi są dużo głębsze i szybsze. Mogą się spotkać jak człowiek z człowiekiem, jak kobieta z kobietą i faktycznie się połączyć nie przez atrybuty, nie przez opowieści, tylko przez to, że chcą lepiej poznać życie, żeby bardziej się nim cieszyć. To spotkanie jest najczęściej pretekstem, żeby udać się w jakiś rodzaj podróży do siebie i wracają gotowe do tego, żeby tym bardziej czerpać ze swojego życia i z ajurwedy na kolejne kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, a ponieważ naprawdę większość naszych klientek to są i klientów to są ludzie, którzy mają bardzo takie pełne życia, to przydaje im się taka chwila oddechu i pobycia ze sobą bez pospieszania, bez presji, z dużym komfortem. Takie spotkania na żywo mają ogromną moc, bo poza tym, że siebie słyszymy i widzimy, możemy się dotknąć, możemy sobie przekazać taką energię wsparcia, możemy pobyć razem, zjeść razem posiłek i to, co się tworzy na wyjazdach, jest trudne do opisania słowami. Trzeba tutaj po prostu być. Właśnie to mi się podoba tutaj, że tego napięcia nie ma, że mam taką możliwość wyboru, że gdybym miała ochotę odpocząć, pójść, to odpoczywam, tak? Że to zależy ode mnie, ile wynoszę z tego wyjazdu, tak? Czy chcę porozmawiać sobie z kobietami, czy chcę być na wykład, chcę coś więcej dowiedzieć, czy po prostu pójść sobie na spacer, albo poleżeć na trawie. Dla mnie te spotkania były czymś naprawdę niesamowitym. W połączeniu z tą naturą, z tym wszystkim, co wkoło było, chyba najpiękniejsze spotkanie, na jakim byłam. Inspiracją. To słowo chyba inspiracja jest takie, które zabieram ze sobą. Wdzięczność i inspiracja.
naprawdę duże wrażenie zrobiło na mnie to, jaką otwartość i jaką gotowość w wymianie doświadczeń miała tutaj każda z nas. Czasami na zajęciach jogi wydaje nam się, że przybieramy tak absurdalne pozycje, że one absolutnie niczemu nie służą, a potem się nagle okazuje, że w tej danej pozycji docieramy do mięśnia, docieramy do układu ciała, który w żadnej innej codziennej sytuacji by się nie wydarzył. I to trochę jest o tym, o takim spotkaniu z momentem w sobie, który w żadnym innym kontekście by się nie mógł wydarzyć. I jeżeli to jest jedyne, co człowiek stąd weźmie, to warto. Jak poczułeś ci dzisiaj jedno słowo albo jedno zdanie, to kiedy je powtórzycie komuś innemu, mówiąc, wiesz, kiedyś taka Chojnicka powiedziała, a ja to poczułam i doświadczyłam tego, kiedyś taka Maria powiedziała mi, a ja to poczułam i doświadczyłam, to pociągniesz ze sobą 100 innych. Co zacząć? To jest najgorsze. Zebrać myśli. Najgorsze zacząć. Za 2 lata to będą listy rezerwowe. No tak rusza tą głową, tak no nie? Kocham Marysię i Michała. To widzę? Nie. Chcesz o coś powiedzieć? Nie. Mamy to.